Dzisiaj mamy 19 sierpnia. Września. Jest sobota. Mamy ostatnie miodobranie, które chcę pokazać po prostu, jak będziemy te ostatnie miody wybierać. Czy coś nam przyniosły z tej nawłoci i z destu. Bardzo jestem ciekawy. Ubiorę sobie kapelusz. Nie mam ubrany. No, możesz się pokazać. Będziesz mi pomagał. No. Będę czasami dmuchał od kurwaca. Przez ostatnie dni było tak, że nie szło nic tu wybrać, bo nosiły bardzo dużo nakrop przy temperaturze 30 stopni. Było bardzo dużo nakropu. I te ramki praktycznie one się lały. A co to jest nakrop? To jest świeży miód, który muszą odparować. Tu coś jest u góry będzie, ale ciężko. Ja tak mówię, na tę górę nie liczę jeszcze specjalnie, ale parę jest takich. O, Szymon, będziesz brał. Nie trzeba dmuchać, połóż ten odkurzacz tu i tu będziesz składał plastry. On w sumie jest pusty, to go ściągniemy. O, tu już jest. Oglądajcie, pasieka Wiesława Skrucha, bo inaczej przegapicie mnie. I subskrybujcie i dawajcie łapki w górę. Szymon, będziesz mi teraz podawał. Subskrybujcie, odbieram. Żeby wam... Taki mamy miód nawłociowo-ordestowy. Żeby wam żaden filmik nie umył. Trzymaj tutaj i wkładaj do środka. W sumie jestem zadowolony. Teraz się budam na ziemię. Jest troszkę późno na dokarmiania. Tata, jak ja to mam dać? Otwórz sobie tutaj. O, i wkładaj. No chciałem to tak zrobić. O to chodzi, że pszczoły wlatują, bo jest teraz jesień. I teraz nie ma się co pomału guzdrać. Tylko trzeba to od razu szybko robić. Albo rano, albo wieczorem. Tata, widzą mnie wszyscy? No, piękne ramki poprzynosiły. Nie ruszaj, bo urwiesz ten statyw tam. Nie, trochę tak przekrzywiłam. No to stanij sobie tutaj. Także jest dobrze. Patrzymy tutaj teraz niżej. No bo ja mówię ci, że musisz to szybko robić. O. Subskrybujcie, żeby was żaden filmik nie ominął. Kratę wyrzucimy, bo zawsze mieli kratę. Propolis zbierzemy. Trudne nadal są. No, ładnie nanosiły propolisu, jak zawsze. Tu jaki propolis duży. Proszę zobaczyć. Sprawdzę, czy widzą wszyscy. Widać ten korpus tam, Szymon? No, czekaj. Jak się zbiera? Trochę obrócę. Ale tu, co ja zbieram? Czy widać? Widać. No to dobrze. I trochę widać tego korpusu. Nie tamtego korpusu, nie po prostu. Nie, zrobiłem tak na jednakowo, żeby było w tom i tom widać. Proszę, ile miodu? Jaki duży plaster? Czerwieniutki, nawłociowo-ordestowy. Mi nikt nie powie, że... No sprawdzę, czy widać? Widać pięknie. Tu połowa jest prawie zasklepiona i druga połowa jest niezasklepiona. Tak, ale... A co to jest za miód, tata? Nawłociowo-ordestowy. Patrzę, czy matki gdzie nie ma? Matka. Jestem ciekawa. Pszczoły się w tym roku na ten krótki okres złej pogody i bardzo spisały. Polecam pszczoły sacharyjki. Przepięknie noszą. Celki. Pozdrawiam Grzegorza Pawluka, bo od niego dużo matek kupiłem sobie w tamtym roku. Przepięknie się sprawdzają. Jestem z nich bardzo zadowolony.
Także... Dziękujemy Pawluku. Grzegorzowi Pawlukowi. Te odstawimy. Jak tata już będzie starszy, to ja będę duży, to będę go zastąpywał u pszczół. Wkładamy paski od razu, mam paski Apiwar w tym roku. Te jeszcze z tego. Także robię taki krótki filmik. Nie dokarmiałem. Może mi będą krytykować, że późno wszystko robię, ale po prostu... Piękny miód. Opłaca się. Nawet mi pszczoła na buta leciała. Ile tu pszczół tata szczepnął. Taki duży, piękny plaster. Proszę, później pokażę może w miodarce, jaki czerwieniutki wychodzi miodzik na włociowo-orgestowy. A w którym to roku plaster robię? W tym? Czyż tamtym? No co? W którym tym roku robiłem te plastry? Co roku się robi plastry? Jeden w tym roku robiłem plastry dla pszczół. Też mieliśmy taki filmik, tylko wy go oczywiście nie mogliście widzieć, bo to było moje zadanie ze szkoły o pszczołach. Tak, to było online już tam. No, nie mogliście zobaczyć. Dobra. Masz wkładać. Na razie zrobię pauzę. A później jak z miodarki cieknie czerwony... No jesteśmy teraz w pracowni. Szymon tutaj kręci miodarką. I zobaczymy po prostu na miodzik po prostu jaki nam... Nie kręć na razie. Odkręć ten pomału. Jaki czerwieniutki leci miodek. Taki bursztyn po prostu. Także... Nie chcący tą pszczołę wleciały, bo nie ma sitka. No. A później... Dobra. No i na tym kończę. Pozdrawiam. Pasieka Wiesława Skrucha.